Cześć, witajcie, ja jestem Straxi i będzie jeszcze jeden odcinek ze świata Wings, dlatego, ponieważ moja mama gdzieś teraz jest, posła sobie pospacerować na godzinę. No to się dobrze składa dla was, bo dzisiaj będziecie mieli 3 odcinki. Takie zadośćuczynienie za to, że wczoraj był tylko jeden odcinek ze świata Wings. No a dzisiaj będą 3 odcinki. 8 odcinek świata Wings, będziemy zaraz... A co ja będę oglądać, wy będziecie słuchać, bo ja będę komentować. I już po miniaturkach widzę, że w tym odcinku pojawi się Roxy! Pojawi się Roxy, której istnienie w tym uniwersum nie ma żadnego sensu. Podkreślę jeszcze raz, jej istnienie w tym uniwersum nie ma żadnego sensu! No ale dobrze, zobaczmy, z czym tutaj będziemy mieć do czynienia. Odcinek się nazywa Saman. A dobra, Samana pamiętam, to będzie nowy zwrol. Od tego odcinka. To będzie nowy złoczyńca. Więc... to ja ogólnie nam ciągle przedstawiałem coraz nowszych złoczyńców, bo... był krokodyl. Były te cienie, a teraz jakiś Saman. Ale dobra. Zaczynamy. Ostatnio Bloom została schwytana przez detektywów, którzy podejrzewają jej o to, że... co ją podejrzewają o to, że coś ukrywa i susnie. To jest o tyle lepsze od Lorok, że faktycznie... że ma też ludzie, którzy no Bloom nie ufają z prostego powodu, bo Bloom kłamie i coś kręci. No ale dobra, no rozpoczynamy kolejny odcinek z udziałem Roxy, które istnienie w tym uniwersum nie ma żadnego sensu, bo jak ona może istnieć, skoro ludzie nie wiedzą o tym, że istnieje magia? Dobra, rozpoczynamy kolejny odcinek. Poszukiwaczkę, która zastąpi Bloom. Lorelai zrobi wszystko, by zostać gwiazdą programu. Wolna od kamer Bloom, kontynuuje swoje śledztwo w mieszkaniu Annabel. Chce znaleźć zegarek zostawiony tam przez porywacza. Na miejscu zaskakuje ją policja. Szaman. No, policja, która słusznie podejrzewa, że Bloom coś ukrywa i nic dziwnego, że ją podejrzewają. Oto, na przykład mogła porwać Annabel. No może gdyby Bloom tak z łaski swojej raczyła powiedzieć prawdę, to by już nikt o nic nie podejrzewał złego. Nie bój się, Bloom. Co wiesz o tej dziewczynie? Już mówiłam, pani detektyw Evans. Przyjaźnię się z Annabel. Pomagałyśmy jej. Wczoraj poszłam do niej, żeby się z nią spotkać. A, dlaczego ona kłamie? A, dobra. Nie będę zdradzać za dużo, co tutaj się za chwilę wydarzy. Ale jej nie było. Pojawiasz się ty i koleżanki, a potem nagle Annabel znika. Nie wierzy pani w zbieg okoliczności? Nie wierzę w kłamstwa. Jak mi się to podoba, co jak co, ale podoba mi się to, że przynajmniej policja z łaski swojej policja przynajmniej w tym uniwersum ma jakąś rolę. W sensie, oni coś robią faktycznie, a nie jak w przypadku Loirock, gdzie policja nic nie robiła, tam policja w ogóle nie istniała w Loirock. Mogłam powiedzieć im o złodziei talentów i tajnej misji. Ale to dla nich niebezpieczne. To nie byłby wcale dobry pomysł. Bloom łamie czwartą ścianę w tym momencie. Bloom łamie czwartą ścianę i mówi do nas. Właśnie dlatego mówiłam, że w kolejnym odcinku będzie taki unikatowy myk, który mało kiedy się zdarza, ale się czasami zdarza, a mianowicie główna bohaterka, która łamie czwartą ścianę i tłumaczy nam
psycynę swojego postępowania. No to czekaj, Blum, skoro już tak z łaski swojej racyłaś faktycznie wytłumaczyć mi, dlaczego w taki sposób się zachowujesz, to pozwól, że ja ci na te twoje argumenty odpowiem. A mianowicie, słuchaj no, ty twierdzisz, że nie powiesz im prawdy, dlatego bo nie chcesz, żeby oni żyli w niebezpieczeństwie, bo to dla nich może być zbyt niebezpieczne. To jest policja! Policja mierzy się z niebezpieczeństwami na każdym kroku, a przynajmniej powinna to robić. A przez to, że ty nie mówisz im prawdy, to jedynie sobie szkodzisz i przez to, że sobie szkodzisz, to nie będziesz w stanie powstrzymać tego złodzieja. Więc twoja argumentacja, Blum, w tym momencie nie ma żadnego sensu. Czy widziałaś kiedyś ten przedmiot? Nie. Przestań kłamać. Tak, tego właśnie szukałam. Dlatego nie było go w domu Annabel. No bo oni go zabrali, widzisz? A ty, zamiast powiedzieć im prawdę, to będziesz dalej kłamać. W dniu zaginięcia Annabel zgłosiła włamanie do jej mieszkania. Ktoś obcy zgubił zegarek i uciekł, więc przeniosła go tu, na posterunek. O, czyli chwila. To najwyraźniej są dwa zegarki. Ten zegarek, który był używany przez krokodyla, to jest inny zegarek. A ten zegarek to jest inny zegarek. Znaczy, no to jest zegarek z taką samą mocą, ale nie ten sam. To są dwa zegarki. Jeśli ja to oczywiście dobrze rozumiem, no ale to chyba jedyna... Nie no, to nie chyba, tylko na pewno jedyna logiczna wytłumaczenia. Mogę prosić cię o rękę? Palce. Przyłóż tutaj. Twoje odciski nie pasują do tych na zegarku? Więc mogę już iść? Tak, na razie, ale jeszcze się zobaczymy. Oni podejrzewali ją o to, że ona mogła się włamać też do domu Annabel. I to ma sens faktycznie, no gdyby Blum raczyła im z łaski swojej powiedzieć prawdę, powiedziałaby, kim jest ten koleś, to wtedy... Już by jej o nic nie podejrzewali złego, tak? Dalej ją będą śledzić i słusznie. Dobrze, że ją będą śledzić. Musimy zdobyć magiczny zegarek. Technomagiczny. Kurczę, to jest przepustka. No i to tłumaczenie, Blum, że ona im nie powie prawdy, bo nie chce ich narazać na niebezpieczeństwo. Policja ma się mierzyć z niebezpieczeństwem. A poza tym sama sobie schodzisz, nie mówiąc prawdy, jak im... No właśnie, zaschodzisz sobie... Do tego stopnia, że może zostać aresztowana. I co wtedy zrobisz? Nic nie zrobisz. Do wyjścia do świata marzeń i kontaktu z Annabel. Kto wie, czy on jest złodziejem talentów? Podjęłam decyzję. Ja zajmę się zdobyciem zegarka. Mam już pomysł, kto może mi w tym pomóc. Roxy. Blum skorzysta z pomocy Roxy. I wiecie co? W każdym innym przypadku skakałabym z radości i cieszyłabym się z tego, że Roxy się wreszcie może wykazać. Ale w tym uniwersum to nie ma żadnego sensu. Istnienie Roxy w tym uniwersum doesn't make sense. Dlaczego ona istnieje w tym uniwersum, skoro ludzie w tym uniwersum nie wiedzą o tym, że istnieje magia? Nie wiedzą o tym, że istnieją czarodziejki. Roxy była kluczem do tego, żeby się dowiedzieli o istnieniu czarodziejek. A nie ma możliwości, żeby Winx mogły inaczej się poznać z Roxy w taki sposób, żeby nie wyszło na jaw to, że ona jest czarodziejką, w tym sensie, że tam się też wszyscy inni o tym nie dowiedzą. Nie ma takiej opcji. Nie ma. Bo te sterowni cesarnego kręgu byli kluczem, żeby w ogóle Roxy mogła istnieć. Więc istnienie Roxy w tym uniwersum nie ma sensu. Ale nam ufasz? Nie jesteśmy już grupą? Stello, teraz gdy nie występuję już w WoW, mogę chodzić sobie gdzie chcę. Blum ma rację.
My zajmiemy się znalezieniem i ochroną talentów. No właśnie. To akurat dobrze kombinuję, ale no co daje. No tak jak mówię, w każdym innym przypadku cię złapałbym się z tego, że wow, Rocky się wreszcie może wykazać, super. Ale w tym uniwersum to nie ma sensu. A pomyśleć, że mogliby tak łatwo rozwiązać ten problem, gdyby ludzie wiedzieli o zagrożeniu, gdyby wiedzieli o magii i wtedy by nie było za tego problemu. No jak zegar atomowy. Program zacznie się za kilka sekund. A, jak wyglądam? Jak wyglądam? Idź, Bloom. Ace nie może cię zobaczyć. Super wyglądasz. Bawcie się dobrze. Jesteśmy w kontakcie. Lola, Lola Lej, Rej, Lola Rej, Lola 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 Raj jeszcze nie ma. Czy Lola Rej, czy Lola Raj. Jak to się wymawia? Witajcie w kolejnym odcinku wow! Naszego niezwykłego reality talent show! Gdzieś tam, kolejny talent czeka, aż ktoś go odkryje! Nasze poszukiwaczki gotowe do akcji! Przed państwem Wings! Witaj, Ace! Wy też witajcie! Mamy dla was niespodziankę! Nie... my znamy te twoje niespodzianki. Nie zgadniecie, co czeka na was w Wings Mobilu! Co? Albo chyba raczej kto? No kto może na nie czekać? No Loleraj. A kto inny? Na sensie nie Marinette. O, Wings, naprawdę cieszcie się, że nie trafiłyście na Marinette. Wieście mi, mogło być gorzej. Mandat? Nie, Aisha! I called it! I know it! I know it! Ja prowadzę. Oj, Leila. No, Leila jest od prowadzenia. Witajcie! Także dzień dobry, Wings. Ja też umiem prowadzić. Widzieliście? Potrafię też wiele innych rzeczy. Aktorstwo. Śpiew. A umiesz zniknąć? No, w sumie to tańczyć potrafi jakoś, no. To jej oddam. Lepiej niż Marinette the Benzing. Oj, Wings, naprawdę cieszcie się, że nie trafiłyście na Marinette. Mogło być gorzej. Wierzcie mi, mogło być gorzej. Loleraj to jest fajna dziewczyna w porównaniu do Marinette. Ale dobrze za nią śledzą. Przynajmniej tutaj policja w jakimś stopniu jest w stanie wywiązać się z jakichś zadań. No lepiej niż to, co mieliśmy w Roirock. Właściwie to, czego w ogóle nie mieliśmy. Lepiej niż to, co mieliśmy w Miraculum. W GTA. W Call of Duty. Czy Światło X ma najlepiej działającą policję ze wszystkich uniwersów, które widziałam? Nie wierzę. To auto jest przepiękne. To nie Aisha? To nie Wings? Super, śliczne. Tyle to przyciska. Niczego nie wciskaj. Wszystko wszystkich? Nie, Stella teraz... no co?
No musi kłamać, no niestety, bo inne Unix tego chcą. Ale widać, że Stali to się akurat nie podoba i dlatego Stala jest najlepszą Unix w tym uniwersum. Dokąd my jedziemy, Aisha? Stella, czekamy na inspirację. Może zagramy w grę, kto umie policzyć najwięcej aut? Co? Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu się nudzę. Co teraz robimy? No to z... Ona irytuje swoim zachowaniem, ale przynajmniej nie jest wredną zozą dla nich, no. Ja o tym mówiłam w poprzednim odcinku, że ona chce być w centrum uwagi. Chce zwrócić na siebie uwagę, chce być lubiana, no tylko nie najlepiej się za to zabiera. No to nie jest stracony przypadek, no. Jej by się dało jakąś pomoc. I w sumie Wings nawet teoretycznie nie mogłyby to zrobić, jakoś tam spróbować i wyjaśnić, że... Słuchaj, no rozumiemy, że chciałabyś się z nami zaprzyjaźnić, ale nie najlepiej się za to zabierać. Jakbyś mogłyby spróbować. Teoretycznie. Wiem, że pracujesz, Roxy, ale musisz mi pomóc. Z czym masz problem? Z Evans i Gomezem. Musimy obserwować tych detektywów. Są w niebezpieczeństwie. Mają zegarek, który należy do kogoś, kto nie jest z Ziemi. Kto pewnie chce go odzyskać. No i są w niebezpieczeństwie. Więc może gdybyś im zdradziła, że są w niebezpieczeństwie, to może tak z łaski swojej, a raczej nie chyba tego na pewno, chcieliby z tobą współpracować. Musimy ocalić uwięzione talenty. To nie brzmi jak bułka z masłem. Ach, bo nie jest. Dlatego proszę ciebie. Roxy, co się dzieje? Powrócił Artu. Artu w świecie Wings istnieje. Nie, naprawdę, ja chcę wiedzieć, jakim cudem Bloom poznała Roxy w tym uniwersum. Jakim cudem? Tyfi przyjechali. Artur widział, jak parkują. To ona w tym uniwersum ma moc, która pozwala jej ocami zwierząt dostać to, co one widzą? Śledztwo ciągnie się całe dnie, a mamy tylko jedną idiotyczną poszlakę. Uważaj, Gomez. To delikatny dowód. Mogliśmy poświęcić ten czas, sam nie wiem, na kolację, w restaurację. Zapłaciłby. No co widzicie, że on cię w niej podkochuje. Kobiety, kto je zrozumie? Czekaj, czekaj, czekaj! A kto ciebie zrozumie? Nie odwracaj się. Właśnie usiedli. Śledzili mnie. No bo ciebie mają na oku, bo są detektywami, bo są policją. Może gdybyś im raczyła powiedzieć prawdę, to by nie było problemu. Iris naprawdę wypierdalaj z tego ciała Bloom, bo wszystko niszczysz. Ja jestem na 100% pewna, że to Iris siedzi w ciele Bloom. Prawdziwa Bloom by się tak nie zachowywała. Masz na zwłokę. No, Roxy oczywiście też uczestniczy w tym okłamywaniu, manipulowaniu ludźmi. Patrz, tam są. Hej! Zabrał mi kluczyki! Biegnij za nim! On zajmie im trochę czasu. No to jest to trochę głupio rozwiązanie. Gomez jako jedyny nie może pobiec za nim? Niech Gomez biegnie za tym psem, Evans niech zostanie i niech je obserwuje, no. Podziękuj Arturowi. No tak, podziękuj swojemu psu za to, za te uczestnicy w... utrudnianiu śledztwa. Jest się tym chwalić. Muszę lecieć, Roxy. Liczę na ciebie. Nie martw się, Bloom.
powodzenia. Roxy, dlaczego ty istniejesz w tym uniwersum? Co ja mogę dostać odpowiedź na to pytanie? Czy ktoś nie może odpowiedzieć, co Roxy istnieje w tym uniwersum? Ale ja nie chcę odpowiedzi w stylu, bo tam ludzie chcieli, żeby Roxy się pojawił. Ja nie chcę odpowiedzi tego typu. Ja po prostu chcę logiczne wytłumaczenie, co Roxy istnieje w tym uniwersum. Jakie to jest logiczne wytłumaczenie? Chcę wiedzieć, jak Bloom poznała Roxy w tym uniwersum. Jakie jest wytłumaczenie na to? Jak Bloom poznała Roxy? Jak Roxy dowiedziała się o tym, że jest starodzieką? Ja chcę odpowiedzi na te pytania. Aisha, słyszysz mnie? Tak, Bloom. Ja też miałam wizję w Rinnitz. Widziałam kolejny talent. Dobra, widzimy się tam. Talent? Talent? Czy ktoś wspomniał coś o talencie? Masz doskonały słuch, Lorelai. Lorelai. Tak, tak, tak. Gdzie on jest? W pobliżu. W Pekinie. O, wspaniałe wieści, telewizorze. Tak długo czekaliśmy, ale było warto. No już nie przesadza, ile tam cykaliście z 5 minut? I tym razem jakieś widać chińskie klimaty się zapowiadają. Ej, ale sobie to jest też jedna z zalet świata Wings, że tutaj jest podobnie jak w przypadku 7 sezonu. Tak, 7 sezonu? Tak, 7 sezonu, że tutaj jest sporo miejscówek, sporo lokacji. A tyle za tym razem na ziemi. Biorą udział w sztukach walki. Biorą udział w walkach. Jest tym razem taka bardziej tematyka dla Leili. Sera też w ogóle nie podejrzewa tego Samana, bo to jest ten Saman właśnie, ten, który walczy z tą dziewczyną teraz. Nikt nie podejrzewa tego Samana o to, że on może być jakimś sarodziejem. No bo w zasadzie on używa takiej trochę magii. Amatorzy. No, kolejna, która jest niezwykle pewna swego. Ciekawe, jak to się dla niej skończy ostatecznie. No to się nie idzie za szybko. Ej, serio? Dla nich to jest normalne? W sensie, wy tego nie uznajecie za magię, co on w tym momencie robi? No, facet wygrał. Powód do dumy. Niezwykłe. Jestem gotowa spełnić marzenia. Twoim marzeniem jest bicie się na pięści z innymi osobami ku chwale gawiedzi. Weź tu zrozum, chłopcyce. Dobra, to jest chłopcyca, ale z tym akurat nie mam problemu. Dlaczego ja teraz z tym nie mam problemu? Teraz spróbujcie na chwilę pomyśleć, co moja z tym nie mam problemu. Dobra, ja sama odpowiem na to pytanie. Dlatego nie mam z tym problemu. Bo to jest tym razem różnorodność. Mieliśmy w czasie dziewczę to dziecko? Mieliśmy. Więc nie mam problemu z tym, żeby teraz jeden odcinek był na temat jakiejś chłopcycy. Teraz z tym nie mam problemu. Ponieważ tutaj w tym uniwersum co druga damska postać to nie jest chłopcyca.
Więc z tym nie mam problemu, nie mam problemu z tym, że teraz nagle jest jakaś tematyka o chłopczycy. Nie mam z tym problemu, dlatego bo wcześniej nie były inne tematyki. Były tematyki modowe, były tematyki muzyczne. I to, że ten odcinek jest bardziej z tematyką dla chłopców, to z tym akurat problemu nie mam. Bo w tym przypadku to jest faktycznie różnorodność. Teraz to jest różnorodność faktycznie, a nie to co mamy w Love is Strange albo w Miraculum. Gdzie tam co druga postać jest chłopcy, co? A jak już są jakieś dzieje, to oczywiście są przedstawione negatywnie. Się będą kłócić jeszcze. Jesteście z tego programu WOW? Tak! Czy mógłbym zrobić wam zdjęcie? No jasne! No bo to się teraz biło o miejsce. Jak mi Stella? W samym sercu Pekinu. Lela chyba zna temat. Konkretnie mówiąc, to największe zgromadzenie mistrzów sztuk walki na świecie. Oczywiście, że Lela zna temat. No, Lela zna temat, interesuje się takimi rzeczami i też przy okazji jest dziewczęca. Więc tutaj mamy dobre przedstawienie takiego wątku, no bo okej, z jednej strony mamy tutaj chłopczycę, ale z drugiej strony mamy Lejlę, która jest dziewczęca i Lela też się taką tematyką interesuje. I wiecie, taką tematyką też się może interesować dziewczyna, która również jest dziewczęca, więc widzicie, można dobrze taką tematykę przedstawić, poruszyć. No tylko trzeba chcieć i trzeba nie zadać durnych stereotypów, jak to robią twórcy Miraculuma i twórcy Love is Strange. Gdzie Bloom? Nie wiem, czemu Bloom to w ogóle przysła. W sensie, dobra, ja rozumiem, że też oczywiście chce ratować te talenty, ale nie lepiej by było, gdyby ona się jednak zajęła sprawą tego zegarka faktycznie, a Wing się tym zajmą, w sensie tymi talentami, no bo jak Bloom tu będzie, no to ona będzie wzbudzać jakieś podejrzenia, no się ludzie będą zastanawiać, co ona tutaj robi. Ci uczniowie, przedstawiam uczestników dzisiejszego półfinału. Norbert. Kalima. Miejski szaman. To ona. A, za bardzo. Katra byka z tego tutaj pokonała. Walcie z Katrą, ona każdego z was powali na kolana. Chcę być tą walkę wygra i proszę bardzo, swoją drogą w ogóle to muszę się do tego odnieść. Mamy sztuki walki, mamy walki! Walki mamy!
Wings w bajce dla pięcioletnich dziewczynek! No proszę bez przerwy wyśmiewać tych ludzi, którzy twierdzą, że Wings to jest bajeczka dla pięcioletnich dziewczynek. Ja, chyba w waszej głowie jedynie. Zwycięzca! Co myślą sędziowie? Margot? Gdyby była naprawdę kobieca, byłaby śliczną dziewczyną. Ty kobieca nie jesteś również, ale ogólnie to się zgadzam. Liv? Dla mnie jest po prostu boska. Jo, jesteś fenomenalna! Brawo, brawo, brawo! Nie możesz tu stać. Chcę się podszkolić w sztukach walki. Jak mam to zrobić? Czasem mam dość wścibskich fanów. Ale trochę i jach, i szczyptę, i ja. I sama bym sobie radziła? Co myślisz? Dobrze to robię? Hej! Robicie ogromny błąd! Mogę zwalić was z nóg jednym ciosem! O! No chyba sobie raczej nie da zrady. Hej! Co ty wyprawiasz? Gdzie zabierasz poszukiwaczkę? Lorelai i drony mamy póki co z głowy. Jesteśmy wolne. Cześciu! Jestem Aisha. Pracuję dla WOW, programu poświęconemu talentom, takim jak ty. Program? Byłoby miło. Chciałybyśmy, byś wzięła w nim udział. Jesteś niesamowita. Jeszcze nic nie pokazałam. W finale dam z siebie 100%. Bloom, coś nowego? Nie, Flora. No to wiecie, że tutaj Leila będzie miała z nią interakcję, ale no to jest dobra interakcja, w sensie tutaj robią interakcję między dziewczęcą, dziewczyną i taką bardziej chłopczycą, nie potrafią to faktycznie zrobić z dobrą mocą, dlatego, bo Wings to jest normalny uniwersum, które nie sedzi nienawiści względem konkretnej grupy dziewczyn, jak to robi między innymi Love is Strange i Miraculum. Nie widzę tu podejrzanych. Cóż, bardzo cię przepraszam. Muszę przygotować się do finału. Hej, wiem, że to może zabrzmieć trochę głupio, ale jesteś pewna, że chcesz wygrać w tym konkursie? Żartujesz sobie? Całe życie na to czekałam. Nie pytaj czemu, ale możesz być w niebezpieczeństwie. O czym ty w ogóle mówisz? No, Leila, może tak powiedz jej prawdę. Nie podoba mi się to. Wystraszysz ją, Aisha. Powodzenia! Ech. A wystarczyło powiedzieć prawdę. Powiedz prawdę, no widzicie? Ale naukiemu powiedziało prawdę, no kurde, widzicie, to jest problem. Naukiemu powiedziało prawdę, ale jej już nie powiedzą prawdy. No może być w niebezpieczeństwie. No może być, no to powiedzcie, dlaczego może być w niebezpieczeństwie? To jest przyczyną tego. To może wtedy faktycznie będzie chciała was wysłuchać, zrozumie to, co chcecie jej przekazać, no ale nie, no wy zamiast tego robicie jakieś zagadki, zesłuchaj też w niebezpieczeństwie, ale nie powiemy ci, dlaczego masz nam zaufać. No powiedzcie tak szczerze, gdybyście wy byli na jej miejscu, to co wy byście zaufali? Dziewczynie, która okej, z innej strony wam prawi komplementy, ale z drugiej strony zaczyna coś gadać o tym, że jesteście w niebezpieczeństwie i nie wytłumaczę dlaczego, tylko wyskakuje z tekstem, że... Masz mi zaufać? Ciekawe, na jakiej podstawie mam ci zaufać? Teraz ostatni półfinał rozstrzygnie, kto zmierzy się z Yu. Chciałam ją tylko ochronić. No tak, jak chciałaś ją ochronić, to trzeba było jej powiedzieć prawdę. To cholery jasne. I co ma się w ogóle denerwuje na Leile? Nie, no to jest masakra jakaś. Będziemy obserwować ją stąd, gotowy wkroczyć, gdy będzie trzeba. Mogłyście powiedzieć prawdę? Mogłyście? I by wtedy była sytuacja mniej więcej rozwiązana. Właśnie, w ogóle to jest ironiczne, że... Znaczy dobra, Nadine też były w stanie ochronić, ale ostatecznie no... prawie im się to nie udało, ale nie liczę z Nadine. No to tak jedynie, to tak w sumie Naokiego ochroniły. Dlaczego ochroniły Naokiego? No może dlatego, bo powiedział mu prawdę. Jako jedynemu powiedział mu prawdę. Oczywiście on wygra każdą batalię. Już po ostatnich półfinałach. Chyba jest spokojnie.
Drażona będzie z nim walczyć. Ten sama to jest... On jest zły. On jest zły. On będzie chciał ją dorwać. Rozpoczynamy finał. Niech wygra najlepszy. No to co tu widzi, będzie on skiwał. Ale w pierdol dostaje. A to jest ten moment, gdy chyba zacznie oskiwać. Prosto w twarz. Oszust, oczywiście. Oszust. To nie, gdzie oni są? Uciekajmy stąd. No ludzie, to jest magia. Może byście się tym zainteresowali. Okej, one już wiedzą, kto to jest? Wyczuwam strach. Przyroda chce mi coś przekazać. Oczywiście, on dorwie. Co się dzieje? Gdzie ty mnie zabrałeś? A, jak tak możesz mówić? Ju jest teraz w lesie, ale musimy się śpieszyć. Będziemy poruszać się szybciej po trakcie. No dobra, poprawmy się drugi sezon do Walking Dead. Teraz Lela ma z kolei interakcję, no, z talentem. No i się nie udało, cy do cech, cy talenty ochroniły? I cech talentów nie były w stanie ochronić, jest cy do cech. No tutaj naprawdę nasi wrogowie z Wings walczą zaciekle, bo tutaj, no, jest niewyrównany remis na chwilę obecną. Cy do cech, moi drodzy. Cy punkty dla złoteńców, cy punkty dla Wings.
Portal zamknięty. Co w ogóle powiedziałam? Niewyrównany remis. Serio? Jak ja coś czasami powiem bezsensownego, to aż się można za głowę złapać. Trzeba było dać mi przejść, popełniłyście błąd! Za który słono zapłacicie! No bo tak nagle niespodziewanie się pojawi, nie? Bo w ogóle nie było w poprzednich odcinkach, a teraz się nagle okazuje, że no jest sobie ten Saman, który również oczywiście pochodzi ze świata Maza i te statalety porywa. Podobnie jak to wcześniej próbował zrobić ten krokodyl. No i w sumie Sokki porwał, teraz nie mam z tego krokodyla, jest nagle ten Saman. Co, wychodziłoby na to, że Saman tutaj jest mózgiem operacyjnym, on tutaj jest liderem. Między innymi też odpowiada za działania tego krokodyla. No i używa takich kamieni jako swoją. Jako jego broni, to właśnie takich kamieni używa. No to psyroda niscy, Flora będzie smutna. Niestety, nie mogę się powstrzymać! Tak ci śpieszno do wyjścia? Dobrze! Dobrze, Leila! W takim momencie koniec odcinka. Zakłócili ten odcinek w trakcie walki z nimi i to będzie wszystko dalej kontynuowane w kolejnym odcinku. Dobra, no, to dzisiaj postaraliśmy 3 odcinki ze świata Wings w ramach rekompensaty za to, że no wczoraj był tylko jeden odcinek. Odnośnie tego odcinka mam takie trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony sam wątek z tą Yu, chyba tak się ona nazywa, to jest dobry wątek. Bo mimo tego, że okej, ona jest taką chłopcycą, to akurat w jej przypadku nie mam z tym problemu. Dlaczego nie mam z tym problemu? Nie mam z tym problemu dlatego, ponieważ to jest faktycznie w tym przypadku różnorodność. Były też inne wątki, które faktycznie były dziewczęce i były to dobrze przedstawione wątki. A skoro już takowe wątki były, no to nie mam nic przeciwko, żeby zrobić jeden odcinek, w którym to postacią taką główną jest chłopcyca. Nie mam z tym problemu, dlatego ponieważ w tym przypadku to jest faktycznie różnorodność i również jest to dobrze przedstawione. Tutaj relacja między Leilą a Yu, że no Yu nie traktuje Leili źle, nie była dla niej wredna, tylko no faktycznie nie zareagowała zbyt dobrze w momencie, gdy Leila jej mówiła, że jest w niebezpieczeństwie i nie raczyła wytłumaczyć dlaczego, no ale to jest jak najbardziej zrozumiałe, no wy byście zareagowali podobnie, gdyby wam jakaś dziewczyna mówiła, że jesteście w niebezpieczeństwie, a nie raz ona wam nawet wytłumaczyć dlaczego, tylko wyskakuje z tekstem, no masz mi zaufać, no ty każda z nas by się zachowała jak Yu, więc akurat jej reakcja jest zrozumiała. No i to jest naprawdę pod tym względem dobry odcinek, ale niestety mam pewne zastrzeżenia. Po pierwsze zachowanie Wings. No powiedzcie jej prawdę do cholery jasnej. W sumie właśnie, to gdyby powiedział jej prawdę, to byłyby w stanie ją ochronić. A tak, no to nie były w stanie powstrzymać Samana przed porwaniem jej. Gdyby jej powiedział prawdę, no to byłyby w stanie ją powstrzymać. A tak to ten tego. Nie udało im się powstrzymać Samana przed zabraniem jej do świata maseń. Więc tutaj bardzo mi się akurat zachowanie Wings tutaj nie podobało. Również nie podobało mi się zachowanie Blue, która nie radzi detektywom powiedzieć prawdę, tylko więc zaskakuje z tekstu, no nie powiem im prawdy dlatego, bo w ten sposób narażę ich na niebezpieczeństwo. To jest policjan! Policja ma walczyć z niebezpieczeństwem!
Oni właśnie to chcą zrobić. I... oni podejrzewają ciebie o to, że mogą mieć coś wspólnego z porwaniem Anabeli, właśnie dlatego, bo bez przerwy kłamiesz. Gdybyś nie kłamała bez przerwy, no to byś miała ich wsparcie, oni by ci pomogli. No i tutaj mi się też akurat zachowanie Bloom nie podoba, jest to, co wiecie, wciąga ona w te kłamstwa Roxy. Co też mi się nie podoba. I... właśnie Roxy. Ona istnieje w tym uniwersum. Ale jak? Jak ona istnieje w tym uniwersum? Jak? Jak to się stało, że ona istnieje w tym uniwersum? Skoro ludzie nie wiedzą o tym, że magia istnieje w tym uniwersum, to z jakiej racji Roxy tu jest? No i właśnie to jest problem, bo gdyby tylko oni... ja nie wiem w ogóle, czemu oni zrobili ten motyw. Ja nie wiem, czemu oni zrobili taki motyw, że... w tym akurat uniwersum ludzie nie wiedzą o magii? I Wings okłamują tych ludzi. Ja nie wiem, co oni taki motyw zrobili. Co kierowało tymi ludźmi, że stwierdzili, że zrobią was taki motyw fabularny, który w ogóle nie ma sensu. I to jest takie zachowanie, nie pasuje do Wings, porównując je do tych oryginalnych Wings, z oryginalnego serialu, bajki, z oryginalnej kreskówki. No to ich zachowanie tutaj nie ma sensu. No i to jest akurat coś, co mi się nie podoba. I teraz tak nagle mamy postać tego Samana, który najwyraźniej okazuje się chyba być tym mózgiem operacyjnym, że to on jest odpowiedzialny za porywanie tych talentów, a Krokodyl tylko i wyłącznie działał na jego zlecenie. No i tak samo też te cienie działają również na jego zlecenie, no a on tutaj za wszystko odpowiada. No tylko to czemu dopiero teraz się pojawia? Czemu nagle teraz się o nim dowiadujemy i nagle teraz on się pojawia? Ja uważam, że... Nie powinna być wcześniej scena, kiedy Wings go widzą albo z nim walczą, ale powinna być taka jedna osobna scena, kiedy mamy świat marzeń i widzimy tego Samana, który coś ewidentnie planuje. I to powiem, na przykład mogło mieć miejsce w trzecim odcinku, że mamy tą scenę w tym świecie marzeń i w tej scenie właśnie mamy tego Samana, który no, planuje swoje kolejne akcje przeciwko ludziom z Ziemi. I wtedy byśmy po prostu wiedzieli o jego istnieniu, a tak on się tutaj tak nagle pojawia, niespodziewanie, no trochę to dziwne jest, co za mówiąc, no ale... dobra. Odcinek ogólnie, no okej, choć tak jak mówię, no mam pewne tutaj zastrzeżenia. No ale dobra, to będzie na tyle i widzimy się w kolejnych odcinkach ze świata Wings. Bywajcie!